Szanowni Państwo, stało się już tradycją, że w okresie przedświątecznym wspieramy wigilijne dzieło pomocy dzieciom. I również Państwa gorąco do tego zachęcamy. W święta Bożego Narodzenia szczególnie mocno pragniemy radości i pokoju. Nie tylko dla nas samych i naszych bliskich, ale dla wszystkich, w tym dla najmłodszych, którzy tak niecierpliwie czekają na świąteczne prezenty. Pamiętajmy, że są wśród nas dzieci, dla których powodem do wielkiej radości może być nowa odzież, kompletna wyprawka szkolna czy regularny ciepły posiłek. Włączając się w to dzieło, stają się też Państwo fundatorami różnego rodzaju inicjatyw edukacyjnych, stypendiów oraz leczenia i rehabilitacji małych pacjentów. Część zebranych środków przeznaczana jest również na pomoc dla dzieci w innych miejscach świata. W tym roku trafi ona do krajów Afryki Subsaharyjskiej. Bardzo się cieszymy, że wspólna akcja organizacji dobroczynnych, katolickiej Caritas, prawosławnego ośrodka miłosierdzia Eleos i diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego łączy tak wielu Polaków w kraju i za granicą. Niech światło i ciepło bijące od tej wyjątkowej świecy będą znakiem naszego wspólnego zaangażowania na rzecz słabszych i doświadczonych przez los. Jak co roku w wigilijne dzieło pomocy dzieciom włączają się harcerze, którzy przekazują betlejemskie światełko pokoju, czyli płomień zapalony od wiecznego ognia z groty Narodzenia Pańskiego w Ziemi Świętej. Świeca podtrzymująca ten płomień i zdobiąca nasze świąteczne stoły to piękny symbol otwartości na drugiego człowieka oraz gotowości do pomocy bliźniemu w potrzebie. Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie i prosimy o zachęcanie innych do udziału w tej wspaniałej, bardzo potrzebnej akcji. Już dzisiaj życzymy Państwu radosnych i spokojnych świąt Narodzenia Pańskiego. Wszystkiego dobrego.